Jak oder w Antale. Jeżeli nie jest
tego. Mamy pierwszy od Michała Moska, jest to 42 sekundy. Tyle tego Michałowi ułożonego Stopana. Także jeżeli ktoś jeszcze nie widział, jak się układa kostkę do Rubika Stopana, to zapraszam tutaj na scenę. Na pewno częściej zasamowałem. Ciekawe.
Też. Łukasz, jakie masz numer? Kurde, prawda. 67. Nie mam, coraz mniej nas, także to będzie ciężko. 55. O, a to już najmniejsza się zrobiła. Jeszcze pojadę. Czyli i w taki jeszcze raz próbę. 32. Nie. 25. 25 ktoś ma? A, myślałem, jakby tutaj. 9. Alan Chan. Który jest on. Pewnie gdzieś siedzi na zewnątrz na chwilę. No to swoją nagrodą powietrza analizuję na tych kubek. 30. Random Org nie jest doskonały, niestety. 28. 16. Powiedz 52 i mniej niż nie. 38. Jest, 38. Przedłużyłem. Co za fuks? Fuks. No co? Co? Tutaj się i jego trzeci wygrywał. Będzie. Jakieś doświadczenie tutaj ze stresem posiada. Thank you.
11:25. I świetna odpowiedź Stanisława 9:47. No, Stanisław musi tutaj odpowiedzieć również miejską dziewiątką. Zobaczymy. Thank you.
10:47 wobec Stanisława. Thank you.
10-19. Trzecie ułożenie Michała Krasowskiego.
8,64%. Bardzo dobry wynik Piotrka. I kolejna dziewiątka niestety znowu plus 2, to Warszawa. Tu jest znowu ten jakiś. Znowu chyba nie średnie będzie reklamowe wyjściowe. Czekam na trzecie ułożenie Piotra Kucharskiego. Szybkie zerknięcie drugiego telefonu. Niestety, plus 2 sekundy kary za niedokręcenie ścianki i czas to 11:44. No niestety, 12,90 dla Pawła Zajczaka, tak jak mówiłem, finał sądzę bardzo typowe z ostatnimi czasami. Thank you.
11:17. Osiem, sześć, dziesięć, dwa. Ojciec, lepiej,
No, nie wiem, czy tutaj DNF ma. DNF. Ułożenie jest niezaliczone, to jest jedna ścianka. A raczej dwie ścianki. To było potrzebne do rozwiązania. Do ułożenia kosmiki, także jest to DNF średnia, długa szata 7,50. Marcel. No i takie.